proszę Państwa, teraz jesteśmy przy kąciku filmowych samochodów. Stoimy przy DeLoreanie. DeLoreana już pokazywałem dwukrotnie, właśnie tutaj na Warsaw Comic Conie w czerwcu i na Pyrkonie. Większość samochodów jest ta sama, która była w czerwcu, więc po prostu tylko przelecimy. Pokażemy te, które już były dosłownie tylko mignięciem. Natomiast te, które doszły, no to skomentujemy tutaj bardziej. No i od początku mamy właśnie Corvette, Chevrolet Corvette z filmu Wyścig Śmierci 2000 z Sylwestrem Stallone. Stary film z lat 70. w stylu gry Carmageddon. Właściwie gra Carmageddon była inspirowana tym filmem, bo tam chodzi o rozjeżdżanie ludzi. Tam wyścig, trwał wyścig przez jakieś Stany, w Stanach Zjednoczonych i nie chodziło o to, kto jechał pierwszy, tylko jak największą ilość ludzi ktoś przyjechał. I później gra Carmageddon właśnie tym się wzorowała. Dalej my mamy, proszę Państwa, jakiś taki biały mobil. W sumie nie mam zielonego pojęcia, z jakiego jest filmu. Jeśli ktoś kojarzy, no to dajcie znać. Te samochody nie są niestety podpisane, także nie wiemy, proszę Państwa. Dalej mamy Lotusa Esprita z filmu Szpieg, który mnie kochał, czyli jeden z filmów z Jamesem Bondem, z Rogerem Moorem. No dalej tutaj stoimy właśnie przy DeLoreanie z powrotu do przyszłości. Następny samochód, nie znam marki, ale to jest, jak ostatnio tam w komentarzach do nas napisaliście nam w komentarzach z serialu Zielony Szerszeń z Bruce'em Lee. W Polsce ten serial w ogóle nieznany. W Polsce ten serial w ogóle nieznany, proszę Państwa. W Ameryce i chyba w Japonii kojarzony. Tutaj z tymi dwoma miniganami z przodu. Zielone światła, dlatego zielone światło, bo właśnie, bo Zielony Szerszeń. Tutaj obok mamy w kolejnym pomieszczeniu wioskę postapokaliptyczną, nazywa się to Old Town i tam mamy takie fajne motory stylizowane właśnie na postapo. Obok oczywiście Ford Falcon z Mad Maxa i obok, właściwie to nie obok, tylko tam dalej, jak przejdziemy dalej, jest jeszcze jedno pomieszczenie też na mapce oznaczone jako filmowe auta, natomiast proszę Państwa, one nie są chyba konkretnie z konkretnych filmów. Jest m.in. Mustang. Zdaje się, że to jest właśnie ten sam model, który występował w filmie Bullitt. I są też inne oczywiście auta, natomiast one nie są podpisane. Ja nie wiem, jakie to są modele. I weź tu człowieku się domyślaj. Ale jest też taksówka, taka słynna taksówka, żółta taksówka z Nowego Jorku. No, kojarzona z wieloma filmami, No, ogólnie symbol lat 70., 80. Także to tyle. No i proszę Państwa, na dziś kończymy. Z tego odcinka to by było wszystko. Także zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć! I ruszamy w drogę w DeLoreanie. Na razie!